Cześć, witam Was w czwartym, ostatnim odcinku z serii Jak edytować swoje filmy w programie iMovie. Dzisiaj dowiecie się, jak dodawać przejścia pomiędzy klatkami filmu, dostosowywać Wasz film do muzyki, no i eksportować gotowy projekt na dysk. Zapraszam Was. Cześć, rozpoczynamy czwarty odcinek naszego tutorialu, jak edytować filmy w iMovie. Dzisiaj zajmiemy się między innymi takimi końcowymi detalami na Waszym filmie, czyli dodamy jakieś fajne przejścia pomiędzy filmami, pomiędzy fragmentami filmów. Będziemy dostosowywać głośność muzyki i będziemy również eksportować nasz gotowy film na dysk komputera. Zaczynamy. Pierwszą rzeczą będzie dodawanie przejść pomiędzy kolejnymi fragmentami filmów. Jeżeli mamy jakby fragmenty, pomiędzy którymi chcemy ukazać jakiś upływ czasu albo zmianę miejsca, w których dzieją się dane fragmenty filmu, no to warto dodać jest przejście pomiędzy tymi fragmentami. Do tego służą te ikonki z napisami tutaj, ponad naszą biblioteką, do której importowaliśmy pliki. No i tutaj mamy coś takiego jak napisy, mamy tła i mamy przejścia. Na początek zaczniemy od prawej strony, czyli od przejść. I na przykład jeżeli chcemy wstawić pomiędzy ten i ten fragment filmu jakieś przejście, polecam Wam ogólnie wygaszanie do czerni, ponieważ jest to taki najmniej inwazyjny sposób przejścia. Zobaczmy teraz, jak te klatki będą między sobą funkcjonować. Jak widzieliście, jest to dość subtelne takie przejście po prostu do czerni. Ono może być używane w wielu sytuacjach. Oczywiście iMovie zawiera również bardziej, że tak powiem, efektowne, ale pytanie, czy wystarczająco subtelne przejście. Możecie ich używać, natomiast będzie wtedy dobrze widoczne to, że przechodzicie między jedną klatką filmu a drugą. Takie wygaszanie do czerni albo wygaszanie do bieli często będzie dawało taki efekt nierozpraszający widza. Więc to Wam polecam. Oczywiście w branży filmowej mówi się o tym, że najlepsze przejście pomiędzy jednym fragmentem filmu a drugim to po prostu jest cięcie, więc pamiętajcie, że jeżeli chcecie nadać Waszym scenom pewnej dynamiki, no to po prostu nie wstawiacie tutaj absolutnie nic i też te cięcia będą takie, jak to się mówi, szybkie, tak? Po prostu cięcie pomiędzy jedną sceną a drugą. Więc to też niedodawanie tych efektów przejść ma pewien sens. Jeżeli chodzi o tła, które mamy dalej, no to tutaj oczywiście są jakieś tam mapy na przykład, które mogą wskazać skąd, dokąd lecieliście podczas danej podróży albo gdzie dolecieliście. Możecie też oczywiście sobie złapać i przeciągnąć dane tło. Ono trafia pod klatkę. Też te efekty będą dość mocno widoczne na Waszym filmie, więc pytanie, czy chcecie ich używać. Natomiast na pewno można popróbować i zobaczyć, czy któryś z nich by Wam odpowiadał. Jeżeli chodzi o napisy, no to napisy tak naprawdę też będą przydatne, jeżeli chcecie określić, gdzie dzieje się akcja danego filmu. Czyli na przykład przeciągamy sobie tekst napisów pomiędzy jedną klatką a drugą i możecie oczywiście, tak jak w klasycznym edytorze tekstu, po prostu wpisać sobie tekst, jakiś testowy tekst, możecie go sobie edytować, czyli przesuwać, możecie pogrubiać czcionkę, dodawać kursywę, zmieniać tą czcionkę. Jeżeli chcecie zaakceptować dany tekst, to naciskacie Enter, on po prostu będzie już funkcjonował w tej klatce. Samą klatkę możecie również przedłużać lub skracać, czyli wybierać przez jaki czas ten tekst ma się pojawiać na ekranie, czyli jeżeli to będzie powiedzmy 3 sekundy, no to pomiędzy jedną klatką a drugą zobaczycie taki właśnie tekst przez dokładnie tą ilość czasu. Oczywiście tutaj będziecie mieli też inne napisy. Napisy są formatowane z jakimiś animacjami, czyli na przykład są to napisy, które gdzieś pojawiają się w pewien konkretny sposób na ekranie, płynnie albo bardziej zdecydowanie. Tak więc napisy. Wiecie, jak dodawać, wiecie, jak edytować, wiecie, jak wstawia się je ponad tak naprawdę muzykę, tak samo jak nasze klatki filmu lub zdjęcia. A propos muzyki,
Obiecałem w którymś z poprzednich odcinków, że pokażę Wam, jak wykonywać edycję siły głosu i takie rzeczy, jak na przykład łagodne wejście. Tutaj widzicie taką małą kropkę, ona jest na samym początku ścieżki dźwięku, tej zielonej, więc jeżeli złapiecie za tą kropkę i troszkę przeciągniecie ją jakby w stronę rozpoczynającego się utworu, to wejście tego utworu będzie bardzo łagodne, czyli z super cichego zrobi się głośniejsze, głośniejsze i muzyka w końcu będzie działała na pełnej głośności. A propos głośności, macie tutaj też taką możliwość złapania za tą belkę, która jest mniej więcej na środku tej linii z zielonym polem muzyki. Jak widzicie, możecie zwiększać lub zmniejszać głośność. Pokazuje Wam się wartość w procentach, to jest wartość w procentach tego, co ścieżka oferowała domyślnie. Natomiast jeżeli zauważycie, że jest zbyt głośna na przykład do tego, co prezentujecie na filmie powyżej, no to warto ją, że tak powiem, dostosować do tego, co wychodzi z tego filmu. Tak samo możecie edytować ścieżki audio na konkretnym filmie, czyli jest to ścieżka audio przyporządkowana do filmu, czyli na przykład, nie wiem, szum lasu, kiedy kręciliście film w lesie. I jeżeli chcecie go użyć, no to możecie oczywiście go sobie podgłośnić, ściszyć lub zupełnie do zera zlikwidować. I tak samo tą ścieżkę również możecie potraktować tak zwanym łagodnym wejściem i łagodnym wyjściem, bo taka kropka również znajduje się na końcu każdej ścieżki audio. Wtedy dźwięk będzie się wyciszał powoli, aż zgaśnie całkowicie przy końcu tego fragmentu. To były tak naprawdę kwestie edytowania muzyki, kwestie napisów teł i przejść, więc tak naprawdę macie tutaj te takie już smaczki, które na sam koniec Waszych edycji filmów możecie stosować. Natomiast jeżeli już projekt jest gotowy, cały projekt macie tutaj, projekt się kończy w takim miejscu, w jakim chcecie, żeby się kończył, czyli na przykład nie ma czegoś takiego jak tutaj, że jest zbyt dużo utworu muzycznego, albo jeżeli chcecie celowo, żeby utwór muzyczny trwał tak długo, no to tutaj macie koniec Waszego filmu. Macie możliwość kliknięcia w plik na górnym pasku, później udostępnij, klikacie plik i w tym momencie Wasz film może być eksportowany na przykład na pulpit w formacie po prostu pliku. Oczywiście ten film możecie nazwać opis, nie musi być zawarty. Tagi tak naprawdę mają znaczenie, jeżeli publikujecie to gdzieś później, natomiast też możecie je skasować. Format, no oczywiście, jeżeli edytowaliście na przykład sam dźwięk w iMovie, bo to też można zrobić, to możecie wybrać, że tylko dźwięk. Natomiast jeżeli chcecie wideo i dźwięk, tak jak my edytowaliśmy, no to wybieracie to rozdzielczość. Ogólnie im większa rozdzielczość, tym więcej będzie ważył sam plik na Waszym dysku, natomiast jakość będzie lepsza, więc 1080, czyli tak zwane Full HD, no jest na pewno zalecane. Jeżeli macie możliwość 4K, to też możecie to zrobić, chociaż na pewno rendering, czyli jakby tworzenie tego filmu i eksportowanie go będzie trwało nieco dłużej. I plik będzie nieco większy. Tutaj pokazuje Wam się informacja, ile będzie ważył końcowy plik. Jakość. Warto wybierać wysoką. ProRes jest, że tak powiem, do użytku profesjonalnego. Natomiast no, niska, średnia jakość będzie oznaczało, że no, pewne szczegóły będą pomijane. Wysoka jest bardzo w porządku, natomiast kompresja, jeżeli macie sporo czasu, to na pewno wybierzcie lepszą jakość. Nie musi być to szybka kompresja. Jeżeli naprawdę nie śpieszycie się z tym eksportem, klikacie dalej. No i wybieracie tak naprawdę, gdzie ma to trafić. W moim wypadku na biurko. Klikamy zachowaj. I tutaj w tym miejscu, w prawym górnym rogu programu, to takie małe jakby okrąg, który zaraz zamieni się w ciasto, którego kawałki będą rosnąć, pokazuje Wam, ile ewentualnie jeszcze zostało do wyrenderowania danego filmu. Po kliknięciu tego koła informacja z programu jest, jaki jest etap, jakby ile to będzie trwało. No, oczywiście ten czas będzie się zmniejszał i zmniejszał. Czasami jest to kilkadziesiąt minut, czasami kilkanaście, w zależności od tego, na jakim komputerze to robicie. No i oczywiście jak to się zakończy i to kółko się zapełni, program da Wam informację, że eksport plików zakończył się. To tak naprawdę wszystko, co mieliśmy Wam do przekazania w ramach kursu iMovie. Mam nadzieję, że macie dużo filmów z wakacji, które chcielibyście wyedytować i macie teraz na to sporo czasu. Zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali. To był ostatni odcinek z naszej serii Jak edytować filmy w iMovie. Mam nadzieję, że była to dla Was inspiracja,
żeby na przykład zebrać wasze filmy z wakacji i edytować je w coś naprawdę fajnego, stworzyć fajną produkcję, kiedy teraz macie dużo czasu podczas kwarantanny. Mam nadzieję, że już niedługo wasze filmy będzie można zobaczyć na YouTubie i w innych mediach. Jeżeli będziecie chcieli jakichś dodatkowych filmów z instrukcjami takimi jak te, dawajcie nam znać. Dzięki wielkie za uwagę. Pozdrawiam.